Witajcie! Dzisiejszy film poświęcam w całości komu? Osobie, bez której by mnie nie było. Czyli dzisiejszy film dedykuję mojej mamie. Ciekawostka dla Was. Moja mama już dawno przekroczyła 90 lat. Urodziła nas 9. Ja jestem 7. synem i moja mama zadała mi ostatnio bardzo ciekawe pytanie. Zbigniew? Oczywiście nie mówi do mnie Zbigniew. Mówi, synku, co to znaczy subskrybować? Dlatego dzisiaj zapisałem sobie 5 słów, na temat których Wam coś powiem. I ten film ma być też takim filmem wyjątkowym. Dlatego z góry przepraszam tych wszystkich wyjadaczy, którzy codziennie oglądają ciekawe treści na YouTubie, którzy są twórcami, którzy być może sami te rzeczy robią. Bo my często, jak coś robimy, to nie bardzo wiemy, że to się dzieje. Czy ktoś z nas się zastanawia, jeżeli nie mamy problemów zdrowotnych z tym, czy oddychamy? No jest to coś automatycznego. Dlatego mam wynotowane 5 trudnych słów z dzisiejszego filmu. Mamo, w całości film dedykuję Tobie. Mam tutaj tak. Pierwsze, subskrypcje. Drugie, likopen. Trzecie, luteina. Czwarte, antocyjany. I piąty, sulforafan. Więc o tych 5 dzisiaj rzeczach powiem. Zostańcie do końca. Mamo, zatem subskrypcja to prenumerata. Ale prenumerata wiąże się z opłatą. Jeżeli przyciśniesz, najedziesz myszką na ikonkę subskrybuj i przyciśniesz, to Ty dokonałaś prenumeraty, ale nic za to płacić nie będziesz musiała, a YouTube mnie jako twórcę doceni. Jeżeli teraz ta prenumerata ma być stała, to jeszcze dodatkowo najedź myszką na dzwoneczek i przyciśnij dzwoneczek. I tak jak w ramach prenumeraty miałaś dostać co miesiąc swój ulubiony miesięcznik, tak tutaj komputer poinformuje Cię, że jest nowy film i nowe treści. I uwaga, mam nadzieję, że się ucieszycie, zaczynamy już od 2 filmów w tygodniu. Pędzimy dalej. Dostaniecie dzisiaj ode mnie 10 propozycji bardzo ważnych produktów, które chciałbym, żeby na Waszym talerzu się znalazły. I czuję się tutaj w 100% uprawniony do tego, żeby nagrywać film o seniorach. Bo większość z nas ma 20-30 lat. Ja sam pamiętam, jak w wieku 18 lat, patrząc na 30-latka, mówiłem, o wow, to jest starszy człowiek. Oczywiście używając innego języka. Natomiast jako 50-latek powinienem zastanowić się, co jest na talerzu i Was też do tego zachęcam, do tego, żebyście zostali do końca filmu, bo oprócz 10 produktów, które chciałbym Wam polecić, aby się znajdowały na Waszym talerzu, wymienię również 5 błędów, które mogą spowodować, że nie dożyjemy tych 100 lat i nie będziemy dostawać z naszego ZUS-u 5 czy 6 tysięcy ekstra emerytury. Pierwszym produktem, który chciałbym, żeby codziennie albo nawet kilka razy dziennie był i wchodził w skład naszej diety, to jest woda. Oczywiście kolokwialnie na talerzu, natomiast w pewnym wieku, myślę, że u mnie to już też może się zdarzać, mogę nie czuć, że chce mi się pić. Mogę nie czuć pragnienia. Natomiast pamiętajcie, że nasze ciało w większości składa się z wody. Jeżeli my nie dostarczymy tej wody, to wszystkie nasze procesy, które przebiegają w naszym organizmie są upośledzone. I oczywiście nie będę przekonywał Was do 2-3 litrów wody, ale chciałbym Was przekonać do minimum 1,5 litra ekstra płynu i niech nie będzie to woda. Dlaczego 1,5 litra? No bo będziemy sobie jakiś soczek pili, będziemy sobie jedli zupę, ale teraz nie pijmy po pierwsze wody z butelek plastikowych, po drugie starajmy się tą wodę czymś zabarwić, czymś doprawić i teraz wyciśnięcie cytrynki, wrzucenie tam liścia mięty albo czegokolwiek, co rośnie u nas w doniczce spowoduje, że ta woda będzie dużo lepiej się przyswajać i nie będzie natychmiast pokazywać się chociażby na Waszej skórze, tak? Kojarzycie to, jest bardzo ciepło i pijemy coś i nagle jesteśmy ekstra spoceni. I tutaj bardzo polecam Wam ocet jabłkowy. Ocet jabłkowy nie musi być soczysty, ocet jabłkowy może być każdy. Ważne, żeby w składzie było 100% soku z jabłka, bez cukru i bez wody. Ważne, że jak włożę tam alkoholomierz, to nie ma tam ani promila alkoholu. I ważne, żeby dodatkowo był ekologiczny. Być może sam go przygotowałeś. Jeżeli nie pamiętasz albo jesteś krótko na naszym kanale, to tutaj wkleimy Ci link do tego, żebyś zobaczył, jak właśnie można sobie ocet jabłkowy samodzielnie wyprodukować. Woda, woda i jeszcze raz woda. Kolejnym produktem w kolejności ważnym dla mnie jako 50-latka i ważnym dla Was, bo jeżeli mnie jeszcze nie znacie, to przypominam, że ja od wielu lat zajmuję się edukacją zdrowotną. Sam w Katowicach prowadzę ekoolejarnię i również możecie do mnie przyjeżdżać i mnie o wszystko pytać. I mam cały szereg osób, którymi się opiekuję, które do mnie przychodzą i mówią: Zbyszku, co mamy jeść, co mamy przygotowywać. Dlatego drugim ważnym składnikiem jest białko. Ale białko kojarzy nam się z rybami, z mięsem. Jeżeli uważasz, że Twoje życie bez mięsa nie jest w stanie funkcjonować, jeżeli myślisz, że bez mięsa nie jesteś w stanie żyć, czy bez ryb, Twoja sprawa. Ja natomiast zachęcam Cię do tego, żebyś zaczął pozyskiwać białko z roślinek. Bo zwróć uwagę na to, że zwierzę, żeby urosło, to musi zjeść roślinki. I my teraz te roślinki mamy jeść i wystarczy, słuchajcie, pół łyżki, małej łyżeczki, konopi łuskanej, złota wspaniałego, które rośnie w naszym kraju, i macie zapotrzebowanie białka już zaspokojone na cały dzień. Pamiętajmy jednak, że o ile sobie dobrze radzimy z tłuszczami, o tyle białko bardzo trudno się trawi. I znowu przyda nam się ocet jabłkowy. Dlaczego? Bo ten ocet jabłkowy wypity przed posiłkiem, 15 minut przed, jedna mała łyżka na pół szklaneczki powoduje, że w naszym żołądku jest lepsze pH. To oznacza tyle, że te białko szybciej jest rozbite i szybciej przyswajane. I teraz bardzo Was zachęcam również do tego, żebyście się zainteresowali twórczością cudownej, wspaniałej osoby, którą mam wielkie szczęście, że ją znam, czyli dr Ewy Dąbrowskiej. Wchodząc w jej książki głęboko, wchodząc w jej filmy, dowiecie się, jak bardzo trudno jest w stanie poradzić sobie z mięsem, a białko jest ważne, bo białko tworzy nasze mięśnie, białko wchodzi w skład tego, co powoduje, że na co dzień dobrze funkcjonujemy, ale skupmy się właśnie na tym białku roślinnym, a nie na koniecznie mięsnym. Jeżeli już musisz jeść te mięso, może spróbuj przejść na drób ekologiczny, a może jednak spróbuj przejść na ryby, ale ryby koniecznie z dzikiego połowu, a nie hodowlane. Numerem 3 to jest bardzo ważny składnik, który jednoznacznie nam się kojarzy z cytryną. Owoc, który prawdopodobnie uratował tysiące marynarzy. Jeżeli nie kojarzycie, ciężka choroba wynikająca z braku witaminy C, szkorbut, wypadające zęby. Dzisiaj tego nie mamy. Ale uwaga, cytryna to wcale nie jest najlepsze źródło naszej witaminy C. Mam tutaj natkę pietruchy. Ona ma znacznie więcej tej witaminy C. Mamy też bardzo piękny owoc, który możecie sobie hodować w Waszych doniczkach i owocuje. Miechunka. To jest złoto inków. Taki malutki pomidorek w pięknym takim opakowaniu. Otwierają się listki i zjadamy sobie miechunkę. I to jest coś wspaniałego. Pamiętajcie również, że jeżeli nie musicie, to starajcie się nie suplementować witaminą C. Dlaczego? Bo dla nas ta witamina C i w naszych procesach jest ważna, żeby była w kompleksie i ona w warzywach, owocach jak najbardziej występuje. Natomiast kwas askorbinowy to nie jest witamina C. Kto się w ten sposób nazwał? Zjedzenie 2 jabłek z wieczora nie znasz doktora. Numerem 4. Moje ulubione warzywo. Marchewka. Wiecie, co jako pierwsze spożywa niemowlę, jeżeli odchodzi od mleka mamy? Dzisiaj to pewnie, jakbym zadał to pytanie, to trudno by było na nie odpowiedzieć, no bo przecież dzisiaj to prawie w większości zjadamy wszystko, co kupimy, modyfikowane. Zachęcam do tego, żebyście, drogie mamy, jak najdłużej karmiły dziecko piersią, bo tam mamy to, co jest potrzebne do wzrostu, ale marchewka to jest coś, od czego zaczynamy. I marchewka, ogromne bogactwo beta-karotenu. Ostatnio w jednej z telewizji śniadaniowych podkreślałem, jak bardzo ważne jest to, że jeżeli my przyswajamy duże ilości naturalnego beta-karotenu, to organizm weźmie sobie z tego tyle, ile chce, resztę w bezpieczny sposób usunie. Marchewkę pokochajmy. Jeżeli jesteśmy starszymi ludźmi, jeżeli mamy problem z zębami, możemy ją zetrzeć na drobno, możemy wyciągnąć sokowirówkę. Ja nie mówię o wyciskarkach, które mogą dużo kosztować i których, drodzy seniorzy, nie macie. Natomiast sokowirówkę ja na swoje wesele czy ślub dostałem chyba ich 6. Było to kilkadziesiąt lat temu. Dlatego wyciągamy z piwnicy i robimy sobie sok, i marchewka powinna być codziennie w waszym jadłospisie. Przechodzimy do trudnych słów. Likopen. Pomidory. Słuchajcie, jest w tej chwili jesień. Jeszcze można znaleźć na targowiskach ludzi, którzy te pomidorki z serduchem, z miłością dla nas zasadzili, zebrali. Pomidory są również przez cały rok, ale jeżeli teraz potrafisz albo możesz poprosić dzieciaki czy sąsiadów, aby kupili ci te pomidory, to pamiętaj, że pasteryzacja jest bardzo łatwa. Włożenie tego do słoika. Przy okazji zwróćcie uwagę, że pasteryzować pięknie się nauczyłem rok temu w zmywarce. Jeżeli nie masz zmywarki, zagotowanie pomidorków, włożenie do słoika, przewrócenie na drugą stronę, posolenie odrobiną dobrej soli, a najlepiej kłodawskiej albo takiej, która nie jest jodowana, bo wiecie, że jod nie wpływa dobrze na przetwory, to okazuje się, że będziecie mieli coś wspaniałego i teraz wyciągniecie to sobie w styczniu, wyciągniecie to sobie w marcu i na pewno te ze słoiczka będą dużo lepsze od tego, co kupimy w sklepach. Jeżeli nie macie takiej możliwości, to kupować pomidorki przez cały rok możemy, dlatego ważny składnik, który wpłynie na rozwój naszego mózgu, jeżeli już nie rozwój, to nie będzie nam się ten mózg zwijał tak bardzo szybko. Jeżeli nie masz czasu i ochoty na swoje przetwory, kupuj te pomidorki przez cały rok i pamiętaj, że likopen jest tym składnikiem, który działa przeciwzapalnie. Przeciwzapalnie i stany zapalne to jest coś, co bezpośrednio rozwija się przez wiele lat i wpływa na te najcięższe choroby, w tym choroby nowotworowe. No i kolejny trudny temat, antocyjany. Wydawałoby się, że skomplikowana nazwa, ale my ją znamy, bo to nic innego jak te wspaniałe barwniki, które występują w pokarmach. Czym bardziej coś jest fioletowe, czym bardziej coś jest czerwone, żółte, jeżeli te kolory występują, to okazuje się, że te składniki mają ogromny wpływ na to, jak nasz organizm jest w stanie chociażby radzić sobie z odpornością. Pamiętajcie, że w naszym organizmie codziennie dochodzi do mutacji komórek i te kolorowe składniki powodują, że dużo łatwiej będzie nam przeciwdziałać chorobom nowotworowym. Oczywiście numerem 1 byłaby tutaj borówka amerykańska, ale ona kosztuje fortunę. Zainteresujcie się aronią. Przeprowadzono badania w jednym z domów pomocy społecznej, gdzie podawano osobom niewiele, tam ponad 150 ml soku z aronni i okazuje się, że o 55% spadły zachorowania związane z układem moczowym u tej grupy. Malinki super, papryka, bo owoce mają cukier, o tym powiem na koniec filmu, natomiast my nie doceniamy do końca warzyw. Wierzcie mi, że kolorowe papryki to jest coś wspaniałego. Nie bójcie się tego, że mamy problemy z jelitem, ze żołądkiem, dlatego że jeżeli pozbędziemy się pestek i będziemy je dodatkowo chociażby parować albo robić z nich soki, nie będzie z tym problemu, a my dostarczymy ogromne ilości bogatych związków, żeby nasz organizm się świetnie rozwijał. 7. To jest zachęta, żebyście znowu pokochali warzywa liściaste. A jakie to są liściaste? No te, co mają liście. To będzie kapusta, to będą wszelkiego rodzaju sałaty, to będzie chociażby kapusta włoska, sałata rzymska, to będzie jarmuż. Te wszystkie składniki mają mnóstwo chociażby witaminy A, mnóstwo naturalnego barwnika chlorofilu i teraz 2 trudne słowa Wam wymienię przy tych liściastych, które chciałbym, żebyście zapamiętali. Luteina. numer 1 w jarmużu, numer 2 sulforafan w brokule. Ta luteina bezpośrednio wpływa na to, z czym prawie każdy senior ma problem, czyli widzenie. To wpłynie na to, że będziemy mogli dużo dłużej cieszyć się dobrym wzrokiem. Warto? Spróbujcie. O brokule chciałbym powiedzieć troszkę więcej i z ważnych rad, które chciałbym, żebyście zapamiętali, to jest to, że ten sulforafan, który jest w brokule, on zaczyna się rozkładać w temperaturze powyżej 70 kilku stopni, dlatego fajnie jest tego brokuła zetrzeć na drobne, a jeszcze lepiej parować go. Jeżeli go uparujemy, to on wtedy jest miękki. Pamiętajmy, możemy mieć problem z uzębieniem. Przy okazji to jest pierwsza rzecz, na którą macie wydać wasze ciężko zarobione pieniądze czy oszczędności, bo pamiętajcie, że nasz układ trawienny to jest system pewnych rurek, czy to będzie przełyk, czy to będą jelita i my zęby mamy tylko na początku. Jeżeli my dobrze pokarmu nie zgryziemy, nie przeżujemy, będzie z tym kłopot. Jeżeli nie masz tych pieniążków na to, żeby zadbać o wasze zęby, bo dzisiaj to jest dość luksusowe dobro, to chciałbym bardzo, żebyście, kochani, kupili sobie blenderek. Nie mówię blender, a mówię o małym, przenośnym urządzeniu, które może kosztować 100-200 zł i większość rzeczy, które zjadacie i które problemem jest gryzienie, zaczynacie po prostu blendować. Numerem 8 – kwasy tłuszczowe, kwasy omega-3. Badania, które zostały przeprowadzone przez znakomitych naukowców, jasno udowodniły nam, że jeżeli dostarczysz te kwasy omega-3, to żyjesz 5 lat dłużej. Jeżeli dodatkowo kopcisz, palisz i przestaniesz, to kolejne 5 lat ci wpada i już jest pięknie. Ale pytanie, gdzie te kwasy omega-3 znaleźć? Zwykle każą nam jeść tłuste ryby. Jest to prawdą, jeżeli lubisz te ryby i je zjadasz, ja staram się nie jeść wszystkiego, co ma oczy i co ma plany na przyszłość, to wtedy kupujemy oczywiście dzikie ryby, ale ja chciałbym was zachęcić do spożywania 2 olejów razem z wytłoczkami. Olej pierwszy dla wybrańców, którzy mają swoje prasy albo mieszkają bardzo blisko olejarni, to jest olej z lnu złotego, natomiast dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na prasę do tłoczenia oleju, polubcie i pokochajcie oleje zimno tłoczone, takie jak olej rydzowy, ogromna zawartość witaminy E, olej z lnu, ale brązowego i olej z wiesiołka. Olej z wiesiołka, który ma fantastyczne właściwości i organizm cudownie jest w stanie przerabiać go na produkty, które są dla nas niezbędne i potrzebne. I słuchajcie, kwasy omega-3 to są zdrowe błony komórkowe, to jest odporność, to jest to wszystko, jak chcemy wyglądać, żeby tych zmarszczek było mniej, żebyś nie miał 50 lat i nagle zmarszczka na zmarszczce. Trudne słowa. Numerem 9 to będzie coś, co lubimy, ale nie do końca możemy sobie na to pozwolić, będąc seniorem, czyli wszelkiego rodzaju orzechy. Te orzechy dostarczą nam selen, te orzechy dostarczą nam cynk, ale skupmy się, jak je zjeść. Jeżeli zjesz orzech i wyciągniesz go bezpośrednio z opakowania, niewiele przyswoisz. Górą wejdzie, dołem wyjdzie. Pamiętaj, seniorze kochany, musisz ten orzech koniecznie namoczyć przez kilka godzin, a następnie go zjeść. Masz problem z zębami, dużo łatwiej będzie ci go przegryźć i przerzuć, jeżeli będzie miękki namoczony, ale to namoczenie głównie wpływa na to, żeby pozbyć się substancji antyodżywczych i znowu ten mały blenderek nam pomoże. I zwróćcie uwagę na te orzechy, które rosną u nas, bo możecie sobie oczywiście kupić orzech brazylijski, już jeden dostarczy nam pełną dawkę selenu, który nasz organizm potrzebuje, ale ja bym się skupił na naszych orzechach, orzechu włoskim, orzechu laskowym. Jeżeli wiesz, że ten selen jest tobie potrzebny, bo na przykład suplementujesz jod, to wtedy pamiętaj, że on w słoneczniku również jest. I teraz nie musimy kupować drogich orzechów, starajmy się je łączyć, czyli tworzyć pewne mieszanki. Czym więcej, tym większe urozmaicenie chociażby minerałów czy rzadkich pierwiastków, które w naszym organizmie są potrzebne. Na ostatnim miejscu zostawiłem przyprawy. Przyprawy, które mają ogromne znaczenie, przyprawy, które przez wiele setek lat, a może nawet tysiącleci były chociażby walutą. Przyprawy, które przez wiele lat przez wiele, nawet setek lat były walutą, przyprawy mają ogromny wpływ, po pierwsze, na jakość. Jeżeli do zwykłych kluseczek, jak już musisz je zjeść, bo unikajmy tutaj węglowodanów, a szczególnie mąki białej, dodasz troszkę zwykłej słodkiej papryki i one stają się kolorowe, to je chętnie zjadasz. Jeżeli nabędziesz drogą kupna niebieską spirulinę i dodasz znowu odrobinę, to nagle się okaże, że na Twoim talerzu jest mnóstwo kolorów i dzięki temu chętnie to zjem. Jeżeli teraz użyjesz przed posiłkiem zwykłej ciepłej wody, do której wkroisz kilka kawałków imbiru, to nagle się okaże, że dużo lepiej będziesz trawić. Kurkuma, to są cynamon, goździki, przyprawy mają ogromne znaczenie i teraz w wieku moim albo i starszym zaczynacie bardzo często sięgać po solniczkę, bo nie czujecie smaku. Zbyt duża ilość soli powoduje, że wyrzucamy znowu wodę. Wróć do początku filmu. Woda, woda, woda. Dlatego zamiast soli używajcie tych przypraw, które wymieniłem i będzie dużo lepiej. Mam nadzieję, że te 10 produktów na stałe zagości na Twoim stole, na Twoim talerzu i będziesz mógł bez problemu dożyć tej symbolicznej setki i przeżyć ją. Ale zwróćcie uwagę jeszcze na kilka ważnych spraw. Pierwsza rzecz, gdzie dziecko może dostać słodycze? U babci i u dziadka. Bardzo często zaczynamy jeść tych słodyczy zbyt dużo, bo cukier to narkotyk. Dlatego jeżeli już musisz zjeść słodycz, to spróbuj ją sobie samodzielnie zmontować z produktów, które są dostępne. Zamiast kakao, które ma dużo kofeiny, użyj takiej mąki chleba świętojańskiego, nazywa się karob. Jest dużo tańsze od kakao i, co ważne, właściwości ma jeszcze więcej i wspanialszych. Zwróć uwagę na to, że w tych słodyczach jest mnóstwo utwardzonych tłuszczy i cukru, a cukier nie jest Wam do niczego potrzebny. Cukier uzależnia, cukier wpływa na to, że znowu pozbywamy się wody. Będąc seniorem, zwracajmy uwagę na to, że musimy korzystać z bakterii probiotycznych. Ale ważna jest tutaj różnorodność, bo jeżeli my kupimy ważną rzecz w buteleczce i tam będzie napisane 10 miliardów bakterii, to nic nie da. My musimy mieć coś, co jest różnorodne i wtedy kiszone rzeczy przyjdą nam z pomocą. Każdy z Was pamięta czasy, kiedy samodzielnie kisiłem ogórka, kiedy sam kisiłem kapustę, dlatego niech te kiszone rzeczy codziennie będą przez Was zjadane. I fajnie jest łączyć oleje z tymi właśnie kwaszonymi składnikami. Brak aktywności fizycznej to jest coś, co wpływa bardzo źle na naszą kondycję. Pamiętajcie, że jeżeli codziennie będziemy tylko i wyłącznie kursować telewizor, lodówka, toaleta, łóżko, to bardzo szybko stracimy nasz wdzięk, naszą energię i bardzo szybko zaczniemy się starzeć. I teraz my, młodsi, 50-latkowie, pójdźmy do babci, pójdźmy do mamy, spróbujmy wyciągnąć ją na krótki spacer. Moja mama kilka lat temu miała dość poważną kontuzję z kręgosłupem i teraz już nie robi kursów 2-3-kilometrowych do sąsiadki, czy to na rowerze, czy to na piechotkę, ale stara się wstać i codziennie wokół swojego pokoju czy kuchni pospacerować kilkanaście minut. To ma wielki wpływ. Te składniki, słuchajcie, które dzisiaj Wam wymieniłem, spowodowały, że u mojej mamy, osoby po 90-tce, potężny żylak, który ciągnął się na przestrzeni metra i przypominał takie pęto suchej kiełbasy pod skórą, nagle znikł, przestał funkcjonować, wchłonął się. Te rzeczy nie dzieją się gdzieś ekstremalnie. To nie są żadne cuda. To jest coś, co przydarzyło się mojej mamie. Dlatego ten film właśnie mojej mamie dzisiaj zadedykowałem. Dlatego, mamo, żyj mi kolejne kilkadziesiąt lat, przeżyjmy razem ten czas, kiedy ja już będę seniorem, a Ty seniorką jesteś od dawna. Dziękuję Ci za to, że mnie wychowałaś. I dla wszystkich, nie tylko dla mojej mamy, postarajcie się gotować w małych garnkach i postarajcie się nie wykorzystywać tłuszczu 100 razy, bo ja smażyłem mięsko, coś mi z tego mięska wykapało, to ja na tym odsmażę ziemniaczki, a jak te ziemniaczki zostały, to jeszcze za 3 dni je odsmażę. Starajmy się jeść produkty, które przygotowane są szybko, w niskich temperaturach. Jeżeli możecie, parujcie. i przestańcie dojadać. To jest coś, co spowodowało wielkie problemy zdrowotne u mnie. Przypominam Wam jeszcze raz o tym, że będziemy więcej tworzyć dzięki Wam i dzięki za to, że Wy dajecie nam subskrypcję, że Wy prenumeratę wciskacie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.